i teraz ją do strefki. Ciach! Bum! Dobije ją strefa? Tak, raz ją uderzyła tylko i... giniesz, dobra. Nie wierzę, El Primo 14. Serio? Uciekamy, uciekamy! Pod ostatnim odcinkiem z gry Brawl Stars, gdzie otwieraliśmy pakiet odznak, zostawiliście ponad 32 tysiące łapek. Ja dziękuję, to jest coś niemożliwego. Generalnie dziękuję za każdą ustawioną łapeczkę w górę, ale tymi łapkami zmusiliście mnie, no, do kupienia kolejnej beznadziejnej oferty. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego wypadnie. Jakaś taka odznaka, którą będę mógł się pochwalić. Na przykład jakiś Leon zostawiający lajka, albo Spike zostawiający lajka, Kruk zostawiający lajka. Wy też zostawcie lajka, 20 tysięcy łapek i... nagrywamy kolejny odcinek, kiedy pojawi mi się ta beznadziejna oferta w sklepie. Jak widzicie, mamy w sklepie ofertę, pakiet odznak za 50 gemów. No i dobra, jak zostawiliście już łapeczkę, no to nie przedłużam, otwierajmy tą wspaniałą ofertę, z której wypada... Barley, wkurzony Dynamite, który zostawia lajka i trzyma dynamit w ręku, i wkurzony Karl. Powiem wam tak, no jestem zadowolony z Dynamite'a. Generalnie będę się cieszył z każdej odznaki, która zostawia lajka, o. Bo to wtedy jest takie miłe, nie? Te wkurzone w ogóle mi się nie podobają. Barley w ogóle nie przypomina Barley'a. Karl jakiś jest też... aha, bo on czerwony z twarzy, bo jest zagotowany. No, średnio najeża. A wy pochwalcie się w komentarzu, jeżeli kupiliście tą ofertę, oczywiście, jaką plakietkę, odznakę udało wam się odblokować. Jestem mega ciekawy. Okej, wybieramy naszego staruszka. Cyk, starcie solo na początek. Później zagramy sobie jakieś duo z randomem. Może dobierz jakiegoś fajnego gracza, z którym będzie można jakieś fajne highlights zrobić. Zobaczymy. Okej, ja nie będę się śpieszył. Sobie wezmę na początek te dwie tutaj skrzyneczki. Po ile bije? 1000... a, jeżeli z trzech trafię po 1500, tak? Ta B chce mnie... a, otworzyć skrzynkę. Dziękuję ci, B, za otwarcie skrzynki. Thank you. No, tutaj powiem wam, o mały włos by mnie porobiła, ale na szczęście się udało. Czekaj. Zanim wejdziesz te krzaki, sprawdźcie. Bo mi się wydawało, że ktoś tutaj był. A nie, po prostu B chyba z nich wybiegła. No dobra. W takim razie zobaczmy, czy ktoś tutaj jest. Te krzaki są mega niebezpieczne. Boję się o jakichś właśnie takich Jackie, Bully i innych dziwnych... Wow, 1000 HP. Nastrzała ma mnie. I innych dziwnych postaci. Dobra, lejemy ją ostro. Ja bym ją zepchał do strefki. Czy mi się to uda? Za chwileczkę zobaczymy. Mam 5900 życia. To nie jest mało, to jest dużo. Ult! Nie, ona ma tam ścianę, naprawdę! Ale to popsułem. Nie zwróciłem uwagi, że ona ma tam ścianę. Ała. Jackie, uciekaj ode mnie! Ult! Dobra, dostała. I jeszcze jeden strzał. Nie dogonię jej teraz. Dobra, będzie walka ostra z nią. Ja poczekam na życie. Ja ją zaraz wyjaśnię, spokojnie. Ona ma jednego cuba, ale ma zdecydowanie wiele życia. Wiele więcej. Dobra, dzięki. I teraz ją do strefki. Ciach! Bum! Dobije ją strefa? Tak, raz ją uderzyła tylko i... giniesz, dobra. Aj, troszeczkę się pośpieszyłem z tym ultem, tak bym ją porobił na strefkę. Mamy jeszcze jeden gadżet. Nie wierzę, El Primo 14. Serio? Uciekamy! Aj, co, gościu? Ale cię Farel porobił! Chłop był w szoku, El Primo 14, chce mnie tutaj podjechać. Ja mu trampolinę, chłop do strefy, no XD, coś pięknego. Dobra, cofamy się. 4 cuby, kurde, to będzie też oponent, nie? Jest tutaj chłop jakiś? Nie ma. Dobra, zdradzi mi chłopa właśnie bocik, dobra, ja na chwilę sobie tutaj stanę. Nie, El Primo, Ty chamie! No, jaką miałem szansę z El Primo 14? Patrz, może wygra Tanita! Dawaj! Ach, no niestety. Piekielny łokieć El Primo. Zmiażdżył tą Nitę, szkoda, ale i tak generalnie mega beka. Łapeczka się należy, lecimy dalej. No dobra, lecimy jeszcze raz, giereczkę solo. Tym razem może zagrajmy sobie jakoś odważniej. Bijmy się na środek. Sprawdźmy, czy nam to się opłaci. Nie, bo nas już obija kiełek i... Ajajaj. I Barley. Dobra, Barley, poobijaj te skrzynki mi trochę, proszę. Poobijaj. A nie chcę poobijać? O kurde, Mortis. Gadżet. Poleciałem z Mortisem, najgorzej! Uciekam! A! Uciekaj kiełek ode mnie! Nie bij mnie! Dobra, udało mi się jakoś przeżyć. Nie miałem pojęcia, jak mi to wyszło, ale jakoś się udało, dobra. Ginek. Okej, Ginek. Dostajesz ode mnie. Tu mu drogę odciąłem trochę. Dobra, odepchał tego bota. Zapomniałem, że Jin ma teraz taki gadżet, którym odpycha. Dobra, weźmy sobie na początek tego cuba jeszcze. O, no i dobra. Mamy 4 power cubesy. To nie jest mało, ale też nie jest za dużo na tą mapę. Jak ktoś tutaj bota zabił kilka razy, ma o wiele więcej cubów
od normalnych graczy. Kurde, bot, uciekasz mi stąd. Leci stąd, gościu. Nie trafił na trampolinę, co się dzieje? Halo, uciekamy. Matko bosko, kochano. Dobra, wyjaśniam go. Ile po 2K bije? To nie jest dużo, to nie jest dużo, to jest naprawdę tak malutko, malutko jak na takiego bossa. Ale dobra, ładne hity mu wchodzą. Uwaga, Poco. Poco, ham i prostak. Dobra, kroję to i... Dobiłem go! Dobiłem go, nie wiem jakim cudem, co? Nie no, pięknie, pięknie mi to wyszło. O kurde, kiełek. Ja spadam. Ja lecę, kiełek, stąd, a ty co, gościu? Ło! Ło! Tutaj kiełek, ło! Nie zaskoczył, dobra. Kiełek. Kiełek, tu może być niebezpiecznie. O nie, trafił mnie. Dobra, nie wie gdzie jestem. Nie, dobra, wie już gdzie jestem. Nie no, kiełek mnie zamorduje tutaj przecież. Dobra, rzuć, po co on tego ulta rzucił, ten kiełek? Nie no, ten kiełek jest za dobry, czat. Ten kiełek jest po prostu OP. Muszę uciekać, uciekamy przed kiełkiem. Tu bait. Nie no, sprawdził jeszcze raz w tą samą stronę? Kurde, zazwyczaj jest tak, że jak chłop rzuca w jedną stronę, to już później drugi raz w to samo miejsce nie rzuca. Dobra, tu mnie trafił. Tu mnie trafił. Jest bot na kiełku! Dobra, essunia kiełek, łatwo z tobą, gościu. Co ty gadasz, kiełek? Bomba ult do strefy i essa. O kurczę, ale miałem ciepło. Gdyby raz dobrze trafił w krzaki, by mnie wyjaśnił. A tak poza tym, dobrze nam poszło nawet. Łapka. Że czas zagrać Dłoska. Tak, gramy teraz sobie Dłoska z randomikiem i sprawdźmy, kogo mi dobierze. O kurczę, Leona, który gra Jackie. No dobra, dobra. Pociśnijmy na środek. Tu już mamy Shelly, która dała szarżę. Ja ją obijam. No dawaj, no co ten Leon robi? Nie no, to jest taki Jezu, bo odpatrzcie, co ja chłopowi robię. Trampolina i chłop mi stąd wyskakuje. Dobra, zabiłem go jakoś. Tą Shellkę. Myślałem, że ten Leon ma takie lagi, że tak go szarpie, że nie może chodzić. No to by było przykre, ale dobra. Tylko kiełka robię. Kiełek, elo, co tam u ciebie, mordo? Stun. Dobra. Ała. Kiełek. Kiełek, przestań. Kiełek. Kiełek z Galem. Też spoko składzik na tą mapkę. Dobra, ten Leon prawdopodobnie się wyłoży na plecy. Dobra, uciekam jednak. O nie, będę leżał. Będę leżał czy nie będę leżał? Udało mi się przeżyć. I ja dziękuję, dobra. Szybka szarża w tą. Trampolina. Uciekam! I bot na was się fokusuje, wariaty. Wy coś tam gadacie. Że Farrell słaby w Brawl Stars. Ała, 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 nie bij, nie bij, nie bij, Jesse. Mało HP, mało HP, 3K. Gdzie ten Morty? Tu jest Morty. O nie, 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 Morty, Morty, nie bij, odejdź! Tak jest, do widzenia panu. Proszę do mnie nie podchodzić tak blisko. Bo tutaj by miał pan dwa szybkie ruchy. Ciach, ciach, kosą, czy on tam? On chyba kosą, tak, nawala Mortis. Czymś takim, pałką Dziadka Mroza. No i by mnie podhaczył. Ale lecimy dalej, nie poddajemy się. Dobra, Rico, 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 Rico. On będzie leżał, ten Rico musi spać. Musimy go uśpić, uśpiony Rico. Mortis, do burzy. Morty, do burzy. Aj, nie trafiłem, dobra, Morty leży. Ciach. Brock na ulcie, uciekamy. Farrell, buu. No, tutaj było ciepło. Bardzo ciepło, nawet bym powiedział. Shelly, 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 Shelly. Leżysz. Rico. Dobra, biorę te cuby. Okej, okay, mam full cubów. Dobra, Rico będzie leżał. Wielkie starcie, Brock leży. I Rico do burzy, do burzy, Rico. Do burzy. Nice. Tutaj Farrell ładnie wykierował gierkę. Powiem wam tak. Ja uznałem, że wygrałem tą grę sam, bo ten Leon, ala Leon, nic nie zrobił. Także do widzenia panu, więcej z panem nie gram. O, bardzo dobrze, pan zrezygnował z gier. Lecimy dalej. Okej, okay, ostatnie duo na dzisiaj. Bardzo przyjemnie mi się gra te gierki Galem, naprawdę. Super mi się gra tą postacią. Mamy Rose. No, Rose, chodź środek, Rose. Nie no, Rose jest jakaś omukła, przecież ona ma pewnie leczenie. Chyba, że nie miał Star Powera. Bo jakbym miał ten Star Power, dzięki któremu się leczy Rose w krzakach, no to... Nie no, ja muszę iść tam się klepać. No, mnie to nudzi takie zbieranie skrzynek. Ostra klepa musi być. Cały czas gadżet, chłopie, co ty gadasz, ulcik. Stuna dostała, ale przyjąłem prawie z gumy balonowej. Ale ten El Primo był głupiutki. Uciekam, 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 Rose, pomóż, pomóż, Rose, dobrze. Kontratak, wyprowadzany jest, gadżet. Znaczy ulcik, przepraszam. Dobra, zabieramy tego bota. Dawaj, Rose. Jazda. Będziemy mieli 9 cubów. Będzie potężnie teraz. A ja tam Bibi będę dobijał na daleko. Nie wiem, co miało znaczyć odbicie nas przez tą Bibi. Ale dobra, no.
troszeczkę nam plany pokrzyżował, bo faktycznie ten bot się na mnie sfokusował. My bierzemy w tym momencie kolejnego, zostały trzy drużyny. Rosa, po co tam wybiegasz do krzaków? Chodź tutaj za mną, nie możesz tak tankować. Ja dziękuję, gościu, chodź. Dobra, nie wiem, ten bot był jakoś omkły, ale udało się na szczęście, dobra. A, tam jest ten bu. Rosa, chodź do mnie, Rosa. Dobra, to ja odpalam gadżet. Ło, uciekam! Ja dziękuję. Prawie Max mnie porobiła. Dobra, jazda z wami, ostra. Ostro. Max uciekła. Dobra, wyjaśniam chłopów. Stun! Wyjaśnianko jest kolejne znowu. Uciekamy. 3 sekundy i ten chłop będzie. Dobra, jest, zaraz pił się. Max obija bota? Co? Halo? Dlaczego ten chłop nie atakuje? Boziu! Chłopie, ogarnij się, dlaczego nie atakujesz? Mordo, muszę sam walczyć. Sam muszę walczyć, Farrell został sam na polu bitwy. Będę klepał się z Bu na 17. Zabiłem Bu na 17. Zabija Max! Ult gadżet! Dawaj, 23! Jestem bogiem w tą grę. Jestem bogiem w tą grę i tyle. Jeżeli też tak uważasz i dotrwałeś do samego końca, napisz Bóg Brawl, stary. O. I to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się wspaniale bawiłem grając z Galem. Jeżeli wy też się wspaniale bawiliście, no to możecie strzelić łapeczkę w górę. Zapraszam też was na mojego TikToka oraz Instagrama. Linki do moich social mediów znajdziecie oczywiście w opisie. Ja już się z wami żegnam. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się. Cześć!